No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Piękny dzionek i dzisiaj we dwoje. Martyna z Legendem oczywiście, a ja z Deusikiem. Lecę dzisiaj z Deusikiem, zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. Zobaczymy na tym samym polu co ostatnio, co za pierwszym razem jak go tylko wziąłem do rąk, to dwa denarki udało się znaleźć. Macie to w poprzednim odcinku z wykopków. W tym odcinku oczywiście pamiętajcie, co Wam obiecałem, będzie w trakcie. No co, trzymajcie kciuki, ja Wam życzę po prostu miłego oglądania. Mam nadzieję, że będę mógł Wam coś dzisiaj fajnego pokazać. Ja czy Martyna oczywiście zaraz jakieś sreberko pewnie trzepnie. Także do pierwszego dołeczka. Subskrybujcie kanał jak możecie, już blisko 10 tysięcy, to naprawdę potężna liczba. Co masz? Denarka masz? No, no widzicie jak to jest? Widzicie jak to jest? Cześć! Witamy Martynę i zobaczcie tutaj. Już jest denarek. Co mogę powiedzieć? No pokazać Wam tylko mogę. Jest tutaj denarek. Jakiś denarek. Widać coś? Widać tutaj koronę. Całkiem ładnie powinno być widać go. No super. Troszeczkę się go obmyję, oczyści i Wam się oczywiście tutaj pokażę. No kurde, pierwszy dołek i od razu denarek. No Martyna, zobaczymy Deusik czym się odwdzięczy. Lecimy, a teraz ja lecę właściwie coś znaleźć. Zobaczymy. Deus gorszy oczywiście nie będzie. No nie będzie, no pewnie, że nie, to tak łatwo za wygraną. Zobaczcie, tutaj mini kółeczko. Ładniutki sygnał. Pięknie dzwoniło, powiem Wam, że w ziemi bardzo wysoko, aż dziwne, bo, znaczy dziwne dla mnie, bo nie znam jeszcze Deusa. A 80, 90 nawet podchodziło. Po wykopaniu już takie 60, 50 i zobaczcie, na bank jest denarek. Patrzcie. I to chyba ładny taki srebrniutki powinien być. Zaraz zobaczymy go. No i patrzcie, tylko jakiś liczniutki denarek. Jaki ładniutki. No zobaczcie, tutaj koronę przepięknie widać. Ten to wydaje mi się, że chyba warneńczyk będzie, wiecie. Raczej to nie będzie, znaczy na pewno nie będzie Władysław Jagiełło, przynajmniej według mnie. Brakuje krzyżyków w koronie. Tutaj orzeł też prześliczny. Zobaczcie tylko, jak pięknie widać. No coś pięknego. Naprawdę, kurde, denarek. Pierwsza klasa. No i kurde, mamy po denarku już przy pierwszych dołkach tak naprawdę. No to czego chcieć więcej? No lecimy po następne. No i co zrobiłaś? Co zrobiłaś znowu? 2-1 jest, no. No dążyłem Wam pokazać dosłownie, przyszedłem tutaj na chwilę do Martyny, żeby pomóc jej tutaj namierzyć tego denarka, którego właśnie przed chwilą znalazła. Ja Wam pokazałem swojego, a Martyna walnęła drugiego. W sumie dzisiaj trzeciego łącznie na nasz bilans. I zobaczcie jaki, ten jest troszeczkę większy. Ja Wam pokażę tego, co przed chwilą Wam pokazywałem. O, teraz widzicie, ten tutaj jest ten mój, co widzieliście przed chwilą, ten pierwszy Martyny i to jest ten kopnięty teraz, zobaczcie, no jest sporo większy, ale oczywiście no to jest wszystko w granicach normy, ten jest ładny, tutaj cały widok, widać otok perłowy na denarku, ładnie orzełka widać, troszeczkę wytarta korona zawersu, ale wszystko jest czytelne, no i przede wszystkim no wiemy co mamy, wiemy co jest znalezione i Martyna znalazła już dwa denary. No ale tych denarów tutaj jest, no słuchajcie, w ostatnio tutaj byłem, no godzinę tak jak Wam nagrywałem, tak jak mówiłem, godzinę byłem, teraz jesteśmy tutaj z 20 minut, kopnęliśmy 3 czy 4 dołki i praktycznie 100% skuteczność, no coś pięknego, zobaczcie jak to wygląda, ale pomyślcie sobie jak oni to 600 lat temu płacili takimi małymi drobniakami, przecież to jest, nie wiem, jak 1/3 naszego grosika współczesnego, ze względu oczywiście na grubość tych monet. No to jest naprawdę mikrusy, są mikrusy. Ale pięknie. Tam gdzie leżą rękawiczki, tam dopiero się Wam nagrywałem. A teraz jest kolejny sygnał i słyszę po dźwięku, że bardzo prawdopodobny jest kolejny denar. Ja nie zdążyłem jeszcze do Deusa nawet podejść. Leży tam? Ja pierdzielę. Nie. To chyba nie. Nie, cynkowa blaszka, ale kurde, zobaczcie, idealny rozmiar na denara. Na samym wierzchu
No, po takich trzech pierwszych strzałach, nie no, za dużo by było. Za dużo by było. No dobra, masz. A ja lecę w końcu coś dla siebie znaleźć, coś sobie poszukać. Bo jak na razie jestem w tyle, lecimy. Teraz ja tutaj kopnąłem całkiem fajny sygnał. 63-71. Tak przebijało. No i zobaczmy, tutaj w bryłce to jest. Raczej. No i zaraz się przekonamy. Jak myślicie, będzie coś? Coś na pewno, tylko czy coś ciekawego? Chyba to widzę. Tak, tutaj mamy kawałek. Kawałek czego? Ołowiu, kawałeczek ołowiu tylko. Bardzo ładny tutaj sygnał był. Mieliśmy sobie iść właśnie teraz na krótką przerwę. Jeszcze zobaczcie ten dołek. 82, 83. I jest tutaj jakieś większe kółko. Chwilę się temu przyjrzałem i wydaje mi się, że będzie guziczek. Chyba na pewno. Tak czy nie? Tu jakiś taki wklęsły. Powiem wam, że nie mam pojęcia do końca, co, z czym ja tutaj mam do czynienia w ogóle. Chyba jednak guzik był, no wiecie? Chyba guziczek był. Chyba, że jakieś pokrętełko może jeszcze było. Bo to łóżko tutaj jak nie łóżko, jakby po prostu urwane z jakiejś rureczki czy z czegoś. Nie wiem, pokrętło od lampy naftowej chyba trochę za duże, no nie? Sporo za duże. Chociaż, no kto wie. Nie wiem, nie jestem pewny. No ale takie coś wyszło z ziemi, fajnie, kolejny kolorek wykopany. Martyna parę minut temu dziabnęła jakąś plombę, fajnie. Nic na niej niestety nie było widać, ale jest, a ja mam tutaj teraz monetkę. Mam teraz monetkę i wydaje mi się, że mam boratynkę, pierwszą dzisiaj boratynkę. Najprawdopodobniej. Tak czy nie? Dokładnie tak, teraz właśnie widzicie boratynkę z awersu, czyli Jana Kazimierza tutaj mamy. I z tyłu jest pogoń litewska. Bardzo ładna boratynka swoją drogą, fajnie tutaj wysycha. Zobaczcie. Pięknie jeźdźca widać. Napisy otokowe 1666 rok. Bardzo ładna boratynka, bardzo fajnie, super. Fajny sygnalik tutaj mamy. 80-81, równiutko się utrzymuje. I wydawało mi się, że okrągłe coś widzę. No może i tak. Poczekajcie sekundkę, będę musiał to przegrzebać, bo pinpointer ma Martyna. Dobra, mamy to w ręce. Tylko co? Polmosa mamy. Mamy polmoska. Ja mam teraz takie coś, jakaś, nie wiem, taka nabijeczka bardzo drobna, czy coś w tym stylu. Zobaczcie, myślałem, że moneta, ale ma tutaj takiego, o, dzyndzla, widzicie, od środka. Nieduże, takie malutkie, a Martyna ma, co? Boratynkę? Coś jeszcze udało ci się znaleźć teraz? Kulka. Kulka to kulka, mamy tutaj jeszcze boratyneczkę, także mamy po jednej boratynce. No, no to i tak nieźle, naprawdę takie resztki, wiecie, o tej porze roku, no to ciężko coś nowego, coś fajnego. Resztki po prostu zostały, pól i tak się męczy. Ale jak widać przynosi to efekty, bo czasem takie miejscówki dobre trzeba schodzić do zera i pamiętajcie, warunki zmieniają się bez przerwy. Po deszczu, po przejechaniu raz ciągnikiem, po czymkolwiek innym, warunki się zmieniają i później mogą wychodzić kolejne rzeczy. Tak jak dzisiaj, kolejne denarki wychodziły i inne. Też monetki typu boratynki, czy plomba, czy coś jeszcze. I myślę, że jeszcze coś możemy oczywiście znaleźć. Tu jest fajna sytuacja i właśnie chciałem coś takiego dzisiaj porównać na szybko. Zobaczmy, jest bardzo blisko drobne żelazo na powierzchni i bardzo blisko też raczej drobny kolor w miarę płytko. I tutaj bardzo fajnie zadziałała dyskryminacja, mówię. Separacja, bardzo szybko ten dźwięk przeszedł w kolor i było słychać, że na pewno tutaj jakiś kolor jest. Słyszycie? To przy takim szybkim machaniu. To jest naprawdę teraz bardzo szybko macham, przynajmniej jak na mnie. I słychać ten kolor. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym legend. Zobaczymy. Tylko przejdziemy oczywiście na pełną skalę.
jak widać, oba bez problemu. Tutaj sygnał 30, na deusiku sygnał 70 i zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco, że bardzo prawdopodobne jest to, że mam tutaj denarka w tej małej bryłce, ale co śmieszniejsze jest to, że Martyna przed chwilą właśnie tam mówiła, że też wykopała denara, ale ją zawołałem, żebyśmy właśnie sobie tutaj zrobili taki szybki, króciutki teścik na separację i... Ale coś mi mówiło, nie chwaliłem się tym głośno, mówię, coś mi się wydaje, że chyba tutaj też będzie denar. Takie przeczucie, no nie? I teraz zobaczymy, czy miałem rację, czy nie. Chyba jednak nie. Chociaż? No nie wiem. Bardzo zagięta, ale nie wiem, czy to aluminium, czy srebro. Idealny wielkościowo pod denara, naprawdę idealny. Rancik też by się zgadzał, chociaż wydaje mi się, że to jednak jest aluminium. No, chyba tak, ale do tego zaraz wrócimy. Wydaje mi się, że jest tutaj aluminium, ale idziemy tutaj zobaczyć do Martyny, jakiego denarka czepnęła. Dzisiaj trzeciego, tak? Trzeci denarek dziś. On się wywalił. Dobra. No i proszę bardzo. Jest piękny denarinio. Zobaczcie tutaj. W słoneczku. No super. Ale ładniutki. Zieloniutki, koronę tutaj elegancko widać. No, super. Orzełek też jest jak najbardziej widoczny i czytelny. No. No Martyna swoje po prostu, swoją normę zrobiła. A ja chyba mam jednak aluminium, tak mi się wydaje. Jeśli nie, no to zobaczycie na podsumowaniu, które niebawem pewnie będzie. I tak to jest, drodzy widzowie, ja właśnie kopię naparstki, takie rzeczy, a Martyna przed chwilą walnęła kolejnego denara, zaraz wam go oczywiście pokażę, no, tak to właśnie już jest, jak z Martyną się idzie na wykopki. No i fajnie, 4 denarki dzisiaj klepnęła, ja jednego, parę pierdółek ogólnie jeszcze kopnęliśmy, super, kurde, dzień naprawdę mega, a nic się na to nie zapowiadało, ale czasem właśnie tak to wychodzi, niespodziewanie. Owiana kuleczka jeszcze wpadła. Kolejna monetka, tym razem ja wykopałem i chyba buratynkę, tak mi się zdaje, no łącznie już chyba 10 monet prawie że dzisiaj, także też niczego sobie. Buratynka czy nie? Chyba nie buratynka, dziwny ten rant jest. Jedna, druga kopiejki będzie chyba, wiecie? Dokładnie tak, całkiem nieźle widać, mamy jedną, drugą kopiejeczki, 1899 chyba. Jak dobrze widzę, no super, coś innego też padło, też może być super. Zawsze to nawet bardziej cieszy niż buratynka, nie wiadomo która z kolei, prawda? A na tym polu i tak tych buratynek sporo swego czasu wychodziło, a Rosji już dużo mniej. No i tym razem już jestem prawie że pewny, że jest, a to by oznaczało, że normalnie podwójny skarbik dzisiaj walnęliśmy. No nie ma co. Słuchajcie, no tutaj jest kółeczko malutkie. No pewnie, tutaj 100% pewności, zdecydowanie jest denarek. Drugi dzisiaj mój, szósty dzisiaj w ogóle. No pięknie, zobaczmy tylko, co to za denarek. No i zobaczcie, bardzo ładnie tutaj widać koronę, niecentrycznie oczywiście wybity. Sporo tutaj korony zostało ucięte poza krążek. Ale jest elegancko widać, super. I z drugiej strony klasycznie orzełek. Proszę bardzo, jak ładnie się prezentuje. No pięknie się prezentuje, super. Wszystkie denarki praktycznie jakie wychodzą, to są w bardzo ładnym stanie. Żeby nie powiedzieć, że w pięknym, bo troszeczkę do pięknego brakuje. Natomiast no wszystko ładnie widać, patynka jest zdrowa. To nie są takie łochy całkowite. Tu wszystko pięknie widać, także cieszy niesamowicie. Wszystkie 6 denarków, które dzisiaj wyszły, to naprawdę no... Czas oczywiście zrobić podsumowanie. Naliczone 11 monet. Słuchajcie, no 11 monet. Coś pięknego. Zacznijmy od mniejszego urobku, czyli mojego. Prezentuje się on następująco. Boratyneczka, jak widzicie. Jedna, druga kopiejeczki. Tutaj jakiś dzyndzel. Naparstek. Jakieś kółko widzieliście na filmie. Oraz 2 denarki. Takie 2 denarki wyszły, oba niczego sobie jak widać,
No i Martyna oczywiście, no 5 denarków. 5 denarków, słuchajcie. Plombunia, wspominałem wam na filmie. Duża taka plomba, ale nic na niej nie widać. Tu boratynka zapewne, tutaj też i 5 denarków. No, tak się denarki prezentują. Ładnie widać, tu korona, tu orzełek, tu korona. Tu chyba orzełek, najmniej widać i tu też oczywiście korona. No, czyli w sumie łącznie 7 denarków. Słuchajcie, no 7 denarów jagiellońskich na bardzo małej przestrzeni. Ogólnie na tych polach tutaj już wyszło ich, podejrzewam, no nie wiem, ponad 20 to chyba w sumie będzie. Także naprawdę, naprawdę duże, duże ilości bardzo fajnych, bardzo starych i drobniutkich monetek. A ile tego jeszcze leży? Wyobraźcie sobie. Przecież z dużej głębokości takich denarków nie idzie znaleźć, prawda? No a ile będzie na sztorc? Słuchajcie, no tutaj lata można chodzić i grzebać właśnie takie drobinki. No, także żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zobaczyliście, znaczy no na pewno zobaczyliście bardzo fajne rzeczy, bardzo ładne monetki, stare, także super. Ja jestem zadowolony, Martyna też jest chyba zadowolona. Także żegnamy się z wami, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!